Witam Państwa, Adrian Stankowski. To są wolne głosy w Telewizji Republika. Witam serdecznie gości programu, pani poseł Katarzyna Sójka, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się pani poseł. Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich przed telewizorem. I jest z nami również pan poseł Jarosław Rzepa, Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam serdecznie. Dzień dobry pani poseł, witam pana redaktora i wszystkich widzów. No właśnie, tylko dzisiaj mamy, chciałem zacząć od zupełnie tragicznego wydarzenia. 8-letni Kamilek z Częstochowy nie żyje. Zamordowany najprawdopodobniej przez swojego ojczyma, przez matkę, która nie przyszła mu z pomocą. Tak naprawdę na oczach wujka i ciotki, którzy mieszkali, jak to się mówi, w drugim pokoju. Polskich sądów rodzinnych, które trzykrotnie oddalały wnioski o objęcie pieczą, o przejęcie dzieci w ramach pieczy zastępczej, pracowników MOPS-u, sąsiadów, szkoły. No, stała się rzecz w ogóle niebywała. Rzecz, która tak skłania do tego, żeby się na chwilę zatrzymać, w jakim miejscu my wszyscy jesteśmy. Bo tu wszyscy są winni, wszyscy, którzy mieli styczność z tą tragedią. Pani poseł Katarzyna Sójka, aż trudno sformułować pytanie. Coś jest nie tak z nami wszystkimi, że coś takiego jest możliwe. Ja myślę, że każdy człowiek, jeżeli usłyszy o takiej sytuacji, takiej tragedii, nie potrafi tego zrozumieć. Myślę, że jako matka to czwórki dzieci kompletnie nie potrafię sobie tego wyobrazić. No coś się wydarzyło, coś zawiodło, bo aż trudno sobie wyobrazić sytuację, w której nie ma sygnałów. Tym bardziej, że wiemy, że te tragedie rozgrywały się od dłuższego czasu, że te zmiany, które i te trudne sprawy dla tego chłopca miały już miejsce dużo wcześniej, że jest tyle osób dorosłych w tych okolicznościach. Mówimy o matce, mówimy o cioci, o wujku, prawdopodobnie sąsiedzi. Były sytuacje związane z urzędami, z sądem, czyli było jakby sporo osób dorosłych po drodze, które miały jakieś sygnały, że coś dzieje się nie tak, a mimo to te mechanizmy zawiodły i stało się to, co najgorsze, niewyobrażalne. Dla mnie jako matki w ogóle niewyobrażalne, że najbliższe osoby, czyli rodzic, matka, ojciec, ciocia, wuj, potrafią dopuścić do takich sytuacji. Oczywiście są różne ośrodki, które powinny stać na pieczy i reagować bardzo szybko. A tutaj miejski ośrodek pomocy społecznej no, kierował wnioski do sądu. Sądy odmawiały. Bardzo jestem ciekaw uzasadnienia tych postanowień odmawiających. No ale wysłanie wniosku to jedno, a taka reakcja. Także szkoły w tym łańcuszku, bo przecież też nie można zapominać. No właśnie, ten chłopczyk trzy razy, 8-letni chłopczyk trzy razy ucieka z domu. No to jest... To jest bardzo wyraźny sygnał. Jeżeli 8-latek ucieka z domu, to znaczy, że tam się dzieje coś bardzo poważnego. I niestety te wszystkie instytucje i po kolei ośrodki, no i również sąd, który trzy razy, tak, nie widzi potrzeby, by w jakikolwiek sposób zmienić życie tego chłopca. Okazuje się, że dorośli ludzie mu nie pomogli. Stało się to, co najgorsze. Nie potrafię sobie tego nadal wyobrazić. W ogóle trudno mi o tym dzisiaj tutaj mówić, bo chyba każdy dorosły dzisiaj się zastanawia, jak w XXI wieku, jeszcze przy funkcjonujących tych ośrodkach, przy takiej dobrej komunikacji, które dzisiaj mamy, przy takiej uwadze, bo też bardzo dużo się mówi o psychologii, o psychiatrii, o opiece nad dziećmi. Też po COVID-zie bardziej zwracamy, mam wrażenie, na to uwagę. I mimo wszystko dochodzi do takiej tragedii. No, na szczęście nie mi to oceniać, natomiast wydaje się, że
ta ocena powinna być bardzo skrupulatna i każdy krok po kroku powinno być ocenione, gdzie ten mechanizm nie zadziałał. Nie umiem sobie tego wyobrazić, naprawdę, aż trudno mi o tym mówić, że mam dziecko w tym wieku, które chodzi również do szkoły. Też widzę, jak wygląda komunikacja w szkole, jak wygląda komunikacja z różnymi środowiskami, gdzie dziecko uczestniczy, chodzi mój syn na treningi. I ta komunikacja jest bardzo sprawna, dlatego tym bardziej nie umiem tego ocenić. Jest to niesamowicie trudna sytuacja, ale przede wszystkim, która wymaga otwarcia szeroko oczu, żeby otworzyć szeroko oczy i naprawdę zastanowić się, które mechanizmy zawiodły i w jaki sposób wykorzystać tą wiedzę, by więcej do takich tragedii nie dochodziło, daj Boże. Pan poseł Jarosław Rzepa, da się na chwilę odłożyć tę łódzkę polityczną i zastanowić się nad jakością naszej wspólnoty, bo to ja podkreślam tu, wszyscy mają sobie coś do zarzucenia. Myślę, panie redaktorze, szanowni państwo, że w pierwszej kolejności zawiodła rodzina, tak? Czyli te rzeczy, które się tam w tej rodzinie złe odbywały na przestrzeni pewnie wielu lat. Z kolei gdybyśmy szukali genezy, to pewnie wychowania zarówno jednej, jak i drugiej strony w swoich rodzinach było pewnie wiele, wiele problemów. To na pewno główna przyczyna, czyli rodzina i to, że w tej rodzinie się tak działo. Po drugie, zawiodło państwo, bo w pewnym momencie te wszystkie instytucje, o których państwo mówiliście, pomimo że coś robiły, coś wnioskowały, ale mimo wszystko nie były zdeterminowane, żeby przewidując być może najgorszy scenariusz, to dziecko w jakikolwiek sposób ochronić, a później zawsze będą mogły powiedzieć, no ale my żeśmy napisali wniosek, my żeśmy to zrobili. No tutaj reprezentantem państwa to zdaje się jest sąd, bo miejski ośrodek ale... jest, miejski, szkoła jest, to zresztą to nie o to chodzi, żeby się przerzucać, bo tu... Kto by nie był, no efekt jest dramatyczny. Jednej rzeczy nie jesteśmy w stanie cofnąć, przywrócić życia temu dziecku. My możemy, dzisiaj co najwyżej, my możemy wyciągnąć wnioski. Wnioski z takiej sytuacji i ewentualnie wdrożyć je w procedury tych, którzy powinni reagować na tego typu symptomy w przyszłości na tym przykładzie. To powinniśmy zrobić bezwzględnie. Bo takie sytuacje mogą się powtarzać, chciałbym powiedzieć, a na pewno się powtórzą, bo niestety tak mamy skonstruowane niestety życie. Nie wszyscy są przykładnymi rodzicami, niektórzy zachowują się irracjonalnie. Dlatego uważam, że ta lekcja powinna dla wszystkich spowodować, żeby po prostu naprawdę mocno się nad tym zastanowili. Natomiast wydaje mi się, że ta pierwotna przyczyna, ta przyczyna słabości rodziny jest, wydaje mi się, tą rzeczą, która powinna być jeszcze bardziej przeanalizowana, bo tak naprawdę to ona doprowadziła do tej sytuacji i te problemy, które się pojawiają w rodzinach, być może, że też są warte, żeby im się mocno z tej perspektywy przyjrzeć. Szkoda, że człowiek nie mógł dorosnąć, nie mógł rozpocząć swojego normalnego, dorosłego życia, nie mógł założyć rodziny, być może jakiegoś wspaniałego biznesu. Szkoda, po prostu szkoda. No tutaj pauza dłuższa i jasne oddzielenie od tematów politycznych, które nas po prostu czekają. Pani poseł Katarzyna Sójka, bo dzisiaj jest 78. rocznica zakończenia II wojny światowej, wojny, którą wywołały dwa totalitaryzmy, z których tylko jeden został osądzony jako zbrodniczy, była Norymberga. No, nie wszyscy zbrodniarze niemieccy zostali pociągnięci do odpowiedzialności, ale no, III Rzesza była osądzona. Rosja sowiecka nie była. Dzisiaj widzimy to, co widzimy.
na Ukrainie. Znaczy widzimy niesłychane barbarzyństwo, porównywalne dokładnie z tym samym, co wyprawiali i Niemcy, i Sowieci w czasie II wojny światowej. I trochę tak jest, że już drugi rok z kolei tą rocznicę zakończenia tych wszystkich potworności II wojny światowej jakby przeżywamy w trochę inny sposób specjalny, bo myślę, że każdy do tej pory, do czasu ubiegłego roku przeżywał rocznicę zakończenia II wojny światowej w sposób taki pogodzony z informacją, że to już jest za nami, że to jest bestialstwo ubiegłego wieku i że dzisiaj XXI wiek, społeczeństwo, ludzkość dorosła do, zrozumiała te błędy, te potworne błędy i dorosła do tego, że takie sytuacje i takie bestialstwo, jeszcze raz powtórzę, nie powinno się powtórzyć. No ale mamy przykład od ubiegłego roku, od 24 lutego 2022 roku, przykład tego, że nie wszyscy wyciągnęli te same wnioski, że jednak ten sam, jeden z tych oprawców, który w latach 1945, a później jeszcze w środkowo-wschodniej Europie za czas do roku 89, ten sam oprawca jednak tych samych wniosków nie wyciągnął i dzisiaj takie samo bestialstwo, do takiej samej agresji dochodzi za naszą wschodnią granicą, więc ta rocznica od zakończenia II wojny światowej od 2 lat już po raz drugi wygląda troszeczkę inaczej i ja jestem przekonana, nie ma innej drogi do tego, by udowodnić Rosji, że po raz kolejny nie wyciągnięcie przez nich wniosków z czasów poprzedniego stulecia i po raz kolejny ta sama droga nie ujdzie im na sucho, że im się to nie uda i myślę, że też będzie czas o tym, kiedy już my dzisiaj jako Polska wspieramy w 100%, a w zasadzie w 200%, a nawet można powiedzieć w 1000% wspieramy Ukrainę, robimy wszystko, co możemy, by Ukraina zwyciężyła, by dać im to wsparcie, które im się należy, bo nie wyobrażamy sobie, by takie bestialstwo jak podczas II wojny światowej w XXI wieku się rozgrywało. No ale rozgrywa się, niestety. Ale się rozgrywa, ale nie wyobrażamy sobie, by rozgrywało się tak długo. Dlatego jeżeli, mówiąc o nas, o zachodnich wobec Ukrainy sąsiadach, stoimy na baczność i wspieramy i działamy i robimy wszystko, co możemy, by ta agresja, ta tragedia i te czerwone obrazy skończyły się jak najszybciej. I myślę, że wtedy, po tych wszystkich działaniach, oby to było jak najszybciej, przyjdzie czas, żeby mówić również, bo tak jak pan powiedział, wobec naszych zachodnich sąsiadów pewne rozliczenia były, ale absolutnie niewspółmierne do tego, co się wydarzyło. Teraz mówimy o reparacjach. Polska bardzo stanowczo mówi o tym, w jaki sposób Niemcy zaatakowali Polskę i jakich dóbr, ale przede wszystkim ludzi pozbawili życia Polaków, między innymi Polaków. I myślę, że przyjdzie bardzo jasny czas, by w taki sam sposób rozliczyć Rosję. Rosję rozliczyć za czasy ubiegłego stulecia, ale również, by Ukraina rozliczyła Rosję za obecny XXI wiek i za tą agresję i to bestialstwo, które w tej chwili się rozgrywa. No właśnie, bo tutaj obaj najeźdźcy Polski, którzy na mocy paktu Hitler-Stalin na Polskę napadli w 1939 roku, oba te narody posługują się kłamstwem do dzisiaj. Dla Rosjan wojna zaczęła się dopiero w roku 1941, a wcześniej w Przemyślu, w czołgach, to oni byli tam, nie wiem, chyba z wycieczką. No a Niemcy przecież, tylko 3% Niemców przyznaje się do tego, że w ich rodzinie mógł być ktoś, kto służył niemieckiemu aparatowi terroru. Oni tam wszyscy grali w orkiestrze. Już nie mówię o tym, że Polaków w ogóle nie postrzegają jako ofiary II wojny światowej. Pan poseł Karol, przepraszam, pan poseł Jarosław Rzepa. Szanowni Państwo, chciałbym się powiedzieć, że jeszcze kilka lat temu ta data była dla nas
datą radosną zakończenia tej bardzo trudnej karty naszej historii, kiedy wspominaliśmy bohaterów, tych, którzy walczyli o tą wolność. Że taką nie bardzo radosną, panie pośle, bo nas na defilady nie zapraszali. Nie, ale mówię z punktu widzenia obchodzenia tego choćby w naszym kraju. Tak? Nie było to raczej coś, co było przemilczane. Od tych dwóch lat, właśnie drugi rok z rzędu, mówimy o tej dacie, ale w żaden sposób, wiedząc o tym, że z jednej strony stoi za tym Federacja Rosyjska, jak gdyby nie chcemy tego w żaden sposób podkreślać. To jest dla nas bardzo, bardzo trudne. Zgadzam się z panią poseł i myślę, że już to niejednokrotnie powiedziałem, że temat reparacji, bez względu na to, kto będzie po jesiennych czy przez kilka następnych lat rządził, temat reparacji zostanie z każdym następnym rządem. Jestem przekonany, że nikt od tego nie odstąpi. Nie odstąpi, bo temat nie został w żaden sposób rozliczony, załatwiony, zadośćuczyniony. Panie pośle, no tutaj Donald Tusk ma jasne stanowisko. Zadośćuczynienie ma dotyczyć tylko żyjących ofiar II wojny światowej, która jest już dzisiaj garstka. Panie redaktorze, mówię to w imieniu mojego środowiska politycznego, Polskiego Stronnictwa Ludowego, że my w żaden sposób o tym nie zapomnimy i bez względu, jakie środki dyplomatyczne trzeba będzie przyjąć, zawsze będziemy przypominali, dążyli do tego, aby ten temat został należycie pokazany, należycie rozliczony, choć trudno powiedzieć, że to można rozliczyć. Jak można rozliczyć, przeliczyć życie na jakieś tam euro czy jakąkolwiek inną walutę. Chyba to, co kiedyś człowiek wymyślił, wojna, ja nie znam innego określenia, jak największa głupota chyba w historii ludzkości. Ale zgodzi się pan poseł, że przyjęcie takiej zasady, że jak ten, kto wywołuje wojnę, powinien za to zapłacić również w pieniądzach, że to jest słuszna zasada? Oczywiście, że tak. Bo gdybyśmy my coś takiego dokonali wobec któregokolwiek z innych, to inni mieli pełne prawo do tego, aby żądać od nas. Ja generalnie jestem pacyfistą, no i nie lubię, szczerze mówiąc, nie rozumiem w ogóle, jak można, tak jak rozmawialiśmy o tym małym chłopcu, tak samo nie rozumiem, jak można przyjść i kogoś zamordować, czy też napaść na niego. To jest dla mnie nienormalne, po prostu nienormalne. Wydaje mi się, że przyjdzie ten czas, kiedy to się uda zrealizować. Natomiast próbuję sobie dzisiaj wyobrazić, czy kiedykolwiek albo za jaki czas przyjdzie jakakolwiek szansa na normalizację stosunków. Dzisiaj patrzę to, co robi ambasador Andriev. On prowokuje. Ta chęć złożenia jutro kwiatów. Dla mnie to jest po prostu prowokacja. On chce znowu zostać oblany tą farbą, znowu tam w jakiś sposób zwyzywany. On będzie pokazywany jako bohater w Moskwie. Czy z jednej strony ambasador ma pewne prawa i państwo polskie powinno mu powiedzmy to bezpieczeństwo zapewnić, a z drugiej strony wiemy, po co tam idzie. On po prostu jutro chce, żeby te obrazki z Warszawy były pierwszymi w wiadomościach wieczornych. No, jednocześnie nie ma dnia, żeby wobec Polski z rosyjskich mediów nie lały się groźby z bombardowania, z wyparowania, zabójstwa polskiego ambasadora w Moskwie. To jest niestety taka smutna rzeczywistość. Sprawa zboża, bo tu dzisiaj trzy pakiety ustaw, bo to nie są trzy ustawy, pakiety ustaw dotyczących pomocy rolnikom. Fundusz Ochrony Rolnictwa ma być powołany, dopłaty do
do biopaliwa, do paliwa rolniczego, ale osobny pakiet to są te biopaliwa i biogazownie. Zaraz pana Jarosława Rzepa o to zapytam o te biogazownie, bo pan poseł Marek Sawicki, jak odwiedzał mnie, to zawsze o co by go nie zapytać, to skończył na biogazowniach, więc to chyba ważna sprawa dla PSL-u. Pani poseł Katarzyna Sójka, jak pani patrzy na ten problem, bo to jest jeszcze informacja ważna, którą przekazał minister rolnictwa, że 30% zboża, które trzeba z Polski wywieźć, no już Polskę opuściło. No to oczywiście dla naszych polskich rolników jest to jak najlepsza informacja. To jest trochę tak, mieliśmy pewien kryzys, ale rząd Prawa i Sprawiedliwości, minister rolnictwa dzisiaj staje na wysokości zadania i wprowadzane są mechanizmy, które mają tą sytuację jak najszybciej rozwiązać, bo oczywiście jest tak, że wspieramy Ukrainę z każdej strony, jak tylko można, ale też w pierwszej kolejności myślimy o naszych rolnikach. I to, co jakby od początku miało być słuszne, bo wywozy zboża to miał być transport, to miał być tranzyt przez Polskę. Natomiast oczywiście znalazły się osoby, które chciały to wykorzystać i to zrobiły. Dlatego teraz mamy sytuację, kiedy wprowadzamy mechanizmy, one są już wprowadzone. Już w tej chwili każdy transport jest konwojowany, każdy transport jest odpowiednio plombowany, z tego co wiem, z GPS-em. Też został uruchomiony system SENT, czyli system, który też wpływa na odpowiedni przewóz i odpowiedni odbiór, czyli lokalizacja docelowa musi być osiągnięta tego transportu. Zresztą tak trochę było, że na początku, kiedy Polska zakazała wywozu odpowiednich produktów, Unia Europejska krytykowała to, a dzisiaj sama dla innych krajów, pozostałych krajów Unii Europejskiej wprowadza podobne mechanizmy i podobne zasady. Bo to zboże z Ukrainy, które spowodowało pewien kryzys w ostatnim czasie, musi docierać w odpowiednie miejsce i nie może to być kosztem polskiego rolnika. Ale ponieważ pewne rzeczy się wydarzyły, to dzisiaj wprowadzamy odpowiednie regulacje. Ma powstać Fundusz Ochrony Rolnictwa. Właśnie jutro mamy posiedzenie Sejmu, podczas którego będą określone w ustawie odpowiednie formuła utworzenia tego funduszu, zasady funkcjonowania, zasady finansowania. Mają być odpowiednie dopłaty do hektara, 2200 zł do hektara od zboża dla tych rolników, którzy są stratni. To też dopłaty, o których była mowa, do paliwa oraz kolejne rozwiązania, które mają summa summarum zadośćuczynić te problemy, które powstały, ale jednocześnie mają doprowadzić do tego, że polski rolnik będzie konkurencyjny, a jego zboże i jego produkty, jego owoce, jego pracy. Pani poseł, bo mam jeszcze jedno pytanie, bo dzisiaj zdarzyła się rzecz, która wydawała się niemożliwa, oto w ustach polityków Platformy Obywatelskiej pojawiło się sformułowanie niemieckie świnie. I chodzi o świnki sensu stricto, a nie sensu largo, ale chodzi tym politykom, że polski schabowy z polskiej świni to będzie unikat, no ale taki związek frazeologiczny w ustach polityków Platformy wydaje się cokolwiek egzotyczne. Właśnie to chciałam powiedzieć, to samo słowo egzotyka mi się nasuwało. No rzeczywiście brzmi to w ustach oczywiście przedstawicieli Platformy dość egzotycznie. No to jest trochę tak, że Platforma Obywatelska i generalnie opozycja zawsze będzie szukać w sytuacjach kryzysowych szansy dla siebie. I właśnie takie egzotyczne sformułowania to jest być może metoda do tego, by zwrócić na siebie uwagę i poszukać wykorzystania
tych możliwości. Po niemiecku by ładnie brzmiało, jak sądzę, ale może już dosyć dowcipkowania na ten temat. Pan poseł Jarosław Rzepa, no o te biogazownie zapytam, bo to była rzecz, o której tak długi czas wspominaliście. Akurat pana posła nie pamiętam, ale pan poseł Sawicki, no za każdym razem, a inni posłowie PSL-u również o tym mówili. Jak pan ocenia ten cały pakiet pomocy dla polskiego rolnictwa? Panie redaktorze, szanowni państwo, pierwsze to powiem, że rolnicy wcale nie przestali protestować. Dzisiaj w Szczecinie właśnie wróciłem niedawno z protestu, bo tematy związane z ziemią wcale się nie zakończyły. Natomiast jeżeli chodzi o te rozwiązania, no ja do końca nie wierzę ministrowi Telusowi, że w ciągu kilku tygodni udało się wywieźć 2,4 miliona ton zboża z Polski. Bo z tego, co słyszę, to zboże nadal w bardzo dużej ilości jest w magazynach nie tylko polskich rolników, ale tych, którzy na przykład skupili je jesienią w drogich cenach, a dzisiaj nie bardzo mają co z tym zrobić. Jeżeli chodzi o pakiet rozwiązań, dopłata do paliwa 2 zł. To jest proces. Dziś my ten proces w parlamencie rozpoczynamy, natomiast musimy wiedzieć jedno, że ta decyzja ostateczna musi być jeszcze parafowana przez Komisję Europejską i może trochę tego czasu minąć. Jestem oczywiście za tym, bo cena paliwa wcale w Polsce nie jest niska. Druga sprawa, fundusz stabilizacji, czy fundusz ochrony. My o tym dawno już mówiliśmy. Nasz projekt leży już 2 lata o tym właśnie, że są ludzie nieuczciwi, którzy kupują, a później po nich śladu nie ma, a rolnik sprzedał, a pieniędzy nie dostał. Dobrze, że ten wreszcie to się pojawiło. Natomiast chciałbym, żebyśmy kończąc pracę nad tymi rozwiązaniami uwzględnili wszystkich, którzy po drodze uczestniczą w tym procesie. No bo jednak jeżeli oni mają przekazywać środki do tego funduszu, który ma być obsługiwany przez KOWR, no to te zasady muszą być bardzo jasne, kto w jakich okolicznościach, jak szybko te środki uzyska. No bo to jest bardzo ważne w momencie, kiedy ktoś sprzedał, no chciałby pieniądze, bo musi na przykład oddać kredyt, czy też spłacić jakieś swoje. Panie pośle, tak a propos wywożenia to zboża, ale też i przywożenia węgla, no widzimy jaką kluczową rolę pełnią porty w naszym kraju. Jest port w Elblągu, który mógłby przeładowywać nawet 10 milionów ton rocznie, ale tam pan prezydent Elbląga jakby nie chce tego. Znaczy, ja tam byłem w Elblągu, proszę sobie wyobrazić, że tam nawet większym jachtem, takim żaglówką, ale morską, już jest trudno wpłynąć do tego portu. Panie redaktorze, ale z drugiej strony wie pan jednocześnie, że to, jeżeli on będzie skończony, ja życzę tego, żeby w końcu było to skończone, to tam jest poziom zanurzenia, to jest 5 metrów, czyli żaden, nawet 10-tysięcznik nie dopłynie do tego portu, bo nie będzie fizycznie mógł tego zrobić żaden statek, czyli muszą być do tego całkowicie inne nabrzeża, a dzisiaj na polskich redach stoi zaledwie 3 statki oczekujące na załadunek zboża i to przede wszystkim jest to zboże niepolskie, tylko te tranzytowe ukraińskie. I to jest wielki problem, panie redaktorze. Ja wolałbym, żebyśmy my zagospodarowywali to zboże u nas wewnętrznie, produkując biopaliwo, czy też innego rodzaju, czy te pasze, większą ilość paszy, powiedzmy, że realnie tańszej dzisiaj moglibyśmy wyprodukować i spożytkować u nas. Bo naprawdę by to było z korzyścią dla naszego rolnictwa. Tak, wie pan, bo taka technika, ja się znam na tyle na portach, że tam często cumuję. Korzystam z portów i jak się go pogłębia, to trzeba najpierw właśnie nabrzeża umocnić, bo jak się wydłubie ziemię, dno z tego, to się wszystko zawali. A jednocześnie dla miasta no, kluczową rolę i zyski przynosi handel, a nie wcale sam port i opłaty portowe. Oczywiście, panie redaktorze, ale rozmawialiśmy na ten temat. Jestem za tym, żeby państwo dołożyło, a nie upierało się, że musi przejąć nad tym kontrolę. Państwo nie musi kontrolować wszystkiego, szanowni państwo. Samorząd w wielu przypadkach jest o wiele lepszym gospodarzem, aniżeli centralne państwo.
A zna pan jakiś drugi port poza portami rzecznymi, który byłby miejski? Nie zrozumiałem, panie redaktorze. No w Świnoujściu, w Szczecinie są porty państwowe, tak? Bo one zawsze takowe były, panie redaktorze. Natomiast nie, zobaczymy, co się będzie działo, panie redaktorze. Jestem za tym, żeby ten port w Elblągu udrożnić, ale żeby nie na siłę zmieniać. Bo jeżeli się okaże, że tam gospodarka znalazła sobie miejsce, i to nie będzie musiało być państwo, żeby udowadniać, że to było dobre. Zobaczmy. Panie pośle, skończy się albo wywłaszczeniem, albo tym, że się zbuduje port tuż obok Elbląga. A no zobaczmy, niestety. Panie redaktorze, zobaczmy, co się dzieje z Radomiem. Dopiero kilka dni otwarcia, a kolejna linia czarterowa, biuro turystyczne się wycofuje. Zobaczymy, co będzie jesienią. Naprawdę być może, że niektóre inwestycje czasami są przestrzelone. I oby tak nie było tutaj, bo to są nasze wspólne pieniądze, które są wydawane być może czasami troszeczkę za szybko i bez dogłębnej analizy. Już na mnie krzyczą, że musimy kończyć, także bardzo serdecznie dziękuję pani poseł Katarzyna Sójka, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się pani poseł i dziękuję za obecność w programie. Bardzo serdecznie dziękuję. Dobrego dnia. Pan poseł Jarosław Rzepa, Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe. I rozumiem, koalicja w koalicji jeszcze jest... Koalicja z... Budujemy biogazownię, panie redaktorze. Budujemy biogazownię. To chociaż ten dobry wniosek dzisiaj. Kłaniam się, panie pośle. Dziękuję serdecznie. A już za chwilę wolne głosy Zagranica, które poprowadzi Michał Trześniewski.